Salon Polityczny Trójki. Zaprasza Paweł Lisicki. Dzień dobry Państwu. Jest ze mną w studiu Konrad Szymański, wiceminister spraw zagranicznych. Dzień dobry Panie Ministrze. Dzień dobry. W sobotę na wiecu w Monachium kanclerz Angela Merkel powiedziała, to był komentarz do szczytu G7, który miał miejsce dzień wcześniej na Sycylii, że my, Europejczycy, musimy wziąć sprawy w swoje ręce, ponieważ już nie możemy liczyć na naszych sojuszników. W domyśle chodziło, jak rozumiem, o Stany Zjednoczone. Pan jako minister do spraw europejskich, czy osoba zaangażowana w sprawy europejskie, też ma takie poczucie, że my, Europejczycy, zostaliśmy pozostawieni samym sobie? No myślę, że język wiecowy może mieć pewne prawa i może skłaniać do grubych uogólnień. Natomiast jeżeli kanclerz Merkel miała na myśli to, że Europa powinna robić więcej, na przykład dla swojego bezpieczeństwa, to co do zasady bym się z tym zgodził, ponieważ jeżeli zobaczymy na przykład na budżety obronne, na stopień zaangażowania Europy w swoje własne bezpieczeństwo, które jest zagrożone dzisiaj bezprecedensowo i na południu, i na wschodzie, to mamy olbrzymią dysproporcję ze Stanami Zjednoczonymi. I jest prawda, że jest czas najwyższy na to, żeby Europa wzięła większą część odpowiedzialności za to. Natomiast poważniejszym pytaniem jest to, co miałoby to oznaczać. Bo jeśli miałoby to oznaczać większe zaangażowanie państw europejskich w naszą wspólną architekturę bezpieczeństwa, która jest oparta o NATO, to jesteśmy jak najbardziej na tak. Natomiast jeżeli miałoby to oznaczać szukanie jakiejś osobnej ścieżki, która by przynosiła tylko dysfunkcję w ramach znacznie szerszego planu świata zachodu, z którym mamy wspólne interesy bezpieczeństwa, no to byłby kłopot, ponieważ nasz ograniczony potencjał, nasze ograniczone środki mogłyby być wkładane w inicjatywy, które by zamiast przynosić postęp w zakresie bezpieczeństwa, wzmocnienie bezpieczeństwa, mogłoby wprowadzać tylko i wyłącznie polityczne napięcia. Tego byśmy chcieli uniknąć. Ta wypowiedź kanclerz Merkel chyba szczególnie była komentowana jako twierdzenie, że Europa została pozostawiona przez Stany Zjednoczone i że to już w pewnym sensie przestał być sojusznik, na którym można polegać. O to tutaj chyba przede wszystkim chodzi. To wywołało tę debatę. Jestem przekonany, że znaczna część niemieckiej klasy politycznej nie rozumie tego jako definitywny znak zapytania przynajmniej nad polityką Stanów Zjednoczonych. Stany Zjednoczone mają prawo definiowania swoich własnych interesów zgodnie z własnymi wyborami politycznymi. To jest pewne. Tyle lat po zimnej wojnie Europa ma prawo oczekiwać, że faktycznie będziemy bardziej samodzielni i w większej, lepszej proporcji będziemy brali odpowiedzialność za swój własny los. Natomiast byłoby dobrze, aby nie było to tłumaczone przez, jak sądzę, innych polityków, nie samą Angelę Merkel, bo tutaj chyba nie ma takiego ryzyka, jako początek drogi rozchodzenia się interesów gospodarczych, handlowych, bezpieczeństwa między Europą a drugą stroną Atlantyku, bo to byłoby bezpodstawne. Na tym samym szczycie G7 podpisano dokument końcowy, a w tym dokumencie końcowym znalazło się twierdzenie, że wobec globalnego kryzysu imigracyjnego każde państwo ma prawo bronić swoich granic. To pozostaje chyba w jakimś napięciu, by nie powiedzieć w sprzeczności z dotychczasową polityką Komisji Europejskiej, która domaga się relokacji uchodźców, czyli jakby to powiedzieć, domaga się od poszczególnych państw, żeby przyjmowały jej wspólną wizję tego, jak ta polityka imigracyjna ma wyglądać. Z całą pewnością ten aspekt wspólnego oświadczenia krajów G7 stoi w całkowitej sprzeczności z tym, co Komisja Europejska próbuje sugerować państwom członkowskim. Jest oczywistym, że państwa członkowskie mają swoją własną niezbywalną odpowiedzialność za swoje granice, za swoje bezpieczeństwo i biorąc pod uwagę nawet naszą wspólną odpowiedzialność humanitarną, wspólną odpowiedzialność za przestrzeganie norm prawa międzynarodowego, nic nie może być tutaj zmienione. Polska z przyjemnością by się podpisała pod takim stanowiskiem, gdyby w końcu było to stanowisko Komisji Europejskiej, to by uzdrowiło sytuację polityczną w Unii, wcale nie kosztem efektywności Europy w zakresie zwalczania kryzysu niekontrolowanej migracji. Wręcz przeciwnie, myślę, że państwa członkowskie i narody europejskie poczułyby się bardziej komfortowo, bardziej bezpiecznie w takiej ramie, która byłaby tworzona na gruncie chociażby takiego założenia, jakie znalazło się jako rzecz oczywista, jak sądzę, w dokumencie końcowym G7. Tutaj widać znacznie więcej realizmu i byłoby dobrze, gdyby Europa doszlusowała
przygotowała do tego realistycznego stanowiska. Ale to jest coś, czego ja nie rozumiem, no bo pod tym dokumentem podpisały się przecież Francja, Niemcy, Włochy, no czyli kraje kluczowe z punktu widzenia polityki Komisji Europejskiej, a jednocześnie Komisja Europejska prowadzi, jak żeśmy stwierdzili, chyba tutaj trudno o tym debatować, całkowicie inną politykę, no więc nie bardzo rozumiem, jak to właściwie jest. Czy to jest tak, że Komisja Europejska prowadzi swoją politykę, że tak powiem, inną niż jej główni członkowie, czy właściwie na czym to polega? Myślę, że tu jest oczywista sprzeczność. Sądzę, że jest ona rozwiązywana przez Komisję Europejską, ale także przez część przynajmniej polityków niemieckich czy francuskich w ten sposób, że uznają granicę zewnętrzną w przypadku Europy za granicę zewnętrzną, tylko tą granicę, która jest granicą zewnętrzną Unii Europejskiej. Co jest nietrafne, ponieważ państwa członkowskie Unii Europejskiej również mają swoje granice i mają prawo do ich kontrolowania, do zarządzania tą granicą. Bez względu na to, w jaki sposób dzisiaj wygląda ruch bez kontroli granicznej w samej Unii Europejskiej. Myślę, że ta sprzeczność będzie problemem w nadchodzącej debacie nad tym, jak ma wyglądać tak naprawdę finalnie polityka migracyjna i uchodźcza w Unii. Dopóki ta sprzeczność nie zostanie rozwiązana, Komisja Europejska dalej powtarza swoje, domaga się od Polski relokacji uchodźców. W jaki sposób Polska może na to odpowiedzieć? Jakimi instrumentami dysponujemy, zakładając, że po prostu temu się nie ulegnie? Polska nie pozwoli sobie na to, aby oddać swoje instrumenty polityki uchodźczej czy migracyjnej w ręce kogokolwiek. Jesteśmy przekonani, że dla dobra procesu politycznego też w samej Unii Polacy powinni mieć pełną świadomość, pełną gwarancję, że nikt nie będzie ingerował w politykę uchodźczą i migracyjną Polski. W szczególności wobec tej sytuacji, jaką mamy dzisiaj, kiedy niekontrolowany i masowy przepływ migracji przez ostatnie 2 lata postawił bardzo poważne pytania o bezpieczeństwo. I to są uzasadnione pytania. Więc tutaj wydaje się, że to raczej jest dobry moment, żeby Unia Europejska pomyślała nad rewizją swojego stanowiska i pewne oznaki tego widzimy, ponieważ fakt, że ostatnie 1,5 roku spędziliśmy głównie rozmawiając na temat efektywnych instrumentów zewnętrznej polityki migracyjnej, to jest dobra wiadomość. Natomiast byłoby dobrze, gdyby Komisja Europejska zrezygnowała ze swoich bardzo błędnych i nieefektywnych założeń w zakresie zarządzania ponadnarodowego ruchem uchodźczym czy migracyjnym. No ale te instrumenty Europejska... nie tylko nie przynoszą efektu, ale przynoszą polityczne napięcia wewnątrz, których nie potrzebujemy. Ja powiem, czy pan mówi, że byłoby dobrze. No, różne rzeczy byłyby dobre na świecie, gdyby się wydarzyły, ale mówimy jednak o sytuacji, nie która byłaby, tylko która jest. Sytuacja, która jest taka, że była uchwała Parlamentu Europejskiego wzywająca kraje takie jak Polska do przyjmowania tych uchodźców i jednak są wypowiedzi publiczne przedstawicieli Komisji Europejskiej, które się domagają tego samego. Pytanie brzmi, załóżmy, że jednak Komisja nie zmieni swojego stanowiska, co wtedy może zrobić Polska? Decyzja, o której mowa, kończy swoje obowiązywanie we wrześniu tego roku. To jest powód, dla którego obserwujemy wzmożenie, takie powtórne wzmożenie uwagi wokół tej decyzji. Komisja Europejska musi się liczyć z tym, że we wrześniu padną pytania o to, czy to był sensowny plan. W szczególności biorąc pod uwagę fakt, że jest on niewykonywany przez wszystkie państwa członkowskie Unii Europejskiej. Aktualny stan wykonania tej decyzji to jest chyba 18%. To oznacza, że wszystkie państwa unijne nie zdołały wykonać tej decyzji, która przecież dotyczyła tylko części osób, które dzisiaj są w Europie i nie bardzo wiadomo, co z nimi zrobić. Co więcej, Komisja Europejska ze swojej strony również nie zabezpieczyła w 100%, w bardzo niewielkim procencie zabezpieczyła przeprowadzenie procedur weryfikacyjnych i procedur kontrolnych, które obiecywała państwom członkowskim. Z tych 160 tysięcy aktualnie 20 tysięcy jest przygotowanych do ewentualnej relokacji, a to również nastręcza problemów, ponieważ państwa członkowskie po prostu nie są do tego gotowe. Polska nie jest tutaj jakimś wielkim wyjątkiem. A czy Polska jest gotowa, czy rozważa, wspomniał pan, zdaje się, o tym w rozmowie z portalem Politico, w sytuacji, gdyby Komisja Europejska podtrzymywała tę swoją politykę, na przykład użyć takich instrumentów jak zablokowanie unijnego budżetu albo jakichś innych takich środków? Myślę, że trzeba tutaj rozróżnić kilka warstw. Jeżeli chodzi o decyzję relokacyjną, Komisja Europejska, gdyby się zdecydowała na spór sądowy z krajami,
które ich nie wykonują, w tym wobec Polski, to jesteśmy oczywiście gotowi zaprezentować swoje powody i racje, dla których faktycznie nie jesteśmy w stanie wykonać tej decyzji dziś. Jeśli chodzi o ewentualne przedłużenie tego typu mechanizmów, jest oczywistym, że kraje Europy Środkowej, ale jak sądzę nie tylko, są temu przeciwne, ponieważ te mechanizmy, jak widać po tym pilotażu, nie przynoszą efektu. Natomiast gdyby się okazało, a to słyszymy od anonimowych źródeł brukselskich, które na przykład w Polsce odgrywają bardzo dużą rolę, ponieważ wiele osób opiniotwórczych przywiązuje do nich nieprawdopodobną wagę. Gdyby to miało się przenosić na kształt budżetu wieloletniego po roku 2020, to chciałbym uspokoić polską opinię publiczną. Polska ma instrumenty, by bronić swoich interesów finansowych i z nich skorzysta. Tak jak każdy inny kraj członkowski, my godzimy się na to, by szukać kompromisu, nowego rozdania, jeżeli chodzi o budżet wieloletni. Udowodniliśmy to kilka tygodni temu, dopinając przegląd śródokresowy wieloletnich ram finansowych, które teraz obowiązują, więc kompromis jest możliwy, zmiany są możliwe, natomiast nie zgodzimy się na język szantażu, nie zgodzimy się na to, żeby ktoś sugerował polskiej opinii publicznej, że jeżeli nie będziemy się subordynowali wobec jakiejś opinii Komisji Europejskiej, wobec jakichś oczekiwań niektórych państw członkowskich, to będziemy musieli zapłacić. Nie, budżet Unii Europejskiej jest od czegoś innego. Budżet Unii Europejskiej wieloletni jest od tego, żeby realizować cele państw członkowskich i Unii Europejskiej jako takiej, tak jak one sobie to wyobrażają. I od niczego innego. Ten ton szantażu, czasami wręcz ingerencji w wewnętrzną debatę polską jest dla nas nie do przyjęcia, dlatego apelujemy, żeby porzucić język szantażu. W pewnym stopniu też apelujemy do opozycji, ponieważ Polska jest chyba jedynym krajem w Unii Europejskiej, gdzie opozycja chętnie przyłącza się do takiego tonu, powtarzając ten argument, zamiast bronić interesów finansowych, w tym wypadku kraju członkowskiego Polski w Unii Europejskiej. To jest niedopuszczalne nadużycie. Ale czy to oznacza, jeśli dobrze zrozumiałem, że jeśli mówimy o tym budżecie, to faktycznie blokada budżetu unijnego leży, znaczy Polska o tym faktycznie myśli, rozważa taki ruch, gdyby ten proces nacisku się trwał dalej? Cały proces uzgadniania ram wieloletnich, finansowych jest przeprowadzany w duchu konsensusu. Więc problem sprzeciwu wisi nad tym procesem nieuchronnie. Każde państwo członkowskie ma takie czerwone linie, wobec których może zachować się w ten sposób. To jest ostateczność. Polska wierzy w to, że możliwy jest kompromis w tej sprawie. Mamy jeszcze bardzo wiele miesięcy, może lat. Czyli rozumiem, że polską czerwoną linią jest kwestia przymusowej relokacji uchodźców. Jedną nie, to jest osobna sprawa. My stoimy na stanowisku, że ta kwestia jest osobna. Natomiast jeżeli chodzi o budżet, uważamy, że możemy myśleć o nowych celach, nowych instrumentach. Pokazaliśmy to kilka tygodni temu. Natomiast nie zgadzamy się na to, żeby budżet był instrumentem nacisku, szantażu w sprawach niezwiązanych. Jesteśmy gotowi do kompromisu. Wiemy, jak to przeprowadzić. Apelujemy do polityków, w szczególności zachodnich, do tego, żeby nie używali argumentu wieloletnich ram finansowych w naciskach na Polskę w sprawie, która z budżetem nie ma nic wspólnego. Tylko tyle. Musimy kończyć. Dziękuję bardzo. Moim gościem był Konrad Szymański, wiceminister spraw zagranicznych. Dziękuję bardzo. Do widzenia.